Sąsiad z jednej strony płotu grabiliście ze swojego podwórka i wrzuca je na posesję sąsiada. Wszystko było nagrane, także wiadomo, skąd wzięły się liście. Dlatego panowie z uśmiechem na twarzy z powrotem odrzucają je przez płot. Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie nagrania z kamer, które pokazują prawdziwe perełki wśród najgorszych sąsiadów. Jeżeli możesz, to subskrybuj, lajkuj, komentuj. Ja z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Oto efekt słuchania zbyt głośno muzyki. Tacy sąsiedzi niestety się nie zmienią. Grill to coś więcej niż tylko jedzenie, to również dobra zabawa i odpoczynek. Ale gdy masz u góry sąsiada, komu to przeszkadza, to może ci w taki sposób robić na złość. Wojna sąsiadów na miotły i raczej nie jest to taka pierwsza sytuacja. Może to ich nowa dyscyplina, jak widać są w tym naprawdę dobrzy. Mężczyzna, który zaparkował samochód na miejscu sąsiada. On postanowił dać mu lekcję, wziął dużą rolkę folii streczowej i starannie zaczął owijać jego samochód. Sąsiadowi z pewnością sprawiło to satysfakcję i był pewny, że przekazał swoje przesłanie. Ciężka, co wy robicie? Для нас... Это хозяин, наверное. Мужик, не повезло, да. Да подожди, да ну... Złe parkowanie sąsiada. Niestety kobieta trochę pomyliła samochody. Блин! Это его машина! Да беги, беги! Мужик, ты в Ютубе! Wściekła sąsiadka z wyraźnie zaciętą miną. Dewastuje samochód młotkiem. W jej oczach widać gniew, a jej działania są impulsywne i agresywne. Yep. Cool, lady. Call, please. I'm calling. Don't worry. You could have told us. Hi, I'm at 10408. Late Avenue? Because my neighbor has two hammers in her goddamn hand and she's assaulting the car. She's destroying property. Let them know that. And I have her on video. Gdy sąsiad u góry zachowuje się za głośno, ty też możesz zrobić mu na złość. Zirytowana sąsiadka wchodzi na posesję i bez chwili zawahania chwyta za flagę i zaczyna ją szarpać. Gwałtowne ruchy oraz ten gniew na twarzy. A to wszystko przez brak tolerancji. Sąsiad, który skarżył się na szczekanie psów i nie mógł dłużej tego znieść. Zdecydował się na dość nietypowe rozwiązanie. 4,5-metrowy płot. Konstrukcja dużo wyższa niż standardowa, wygląda prawie jak mur obronny. Zbudowana z solidnych desek. Całkowicie zasłania widok na sąsiedni ogród. Sąsiad wydaje się przekonany, że ta bariera akustyczna zmniejszy hałas.
Ten facet za bardzo nie przepada za swoim sąsiadem. Także postanowił wylać mu farbę na drzwi wejściowe, ale nie spodziewał się tego, że ma tam kamerę. Dwie koleżanki, które zsunęły się z karpy, zatrzymując się dopiero na niższym poziomie. Na szczęście bez poważnych obrażeń. Szybko się pozbierały, lekko potłuczone, ale z uśmiechem na twarzy i świadomością, jak niewiele brakowało do większego nieszczęścia. Starsza kobieta, lekko przygarbiona, trzymając w rękach drewniany kij, energicznie puka nim w drzwi sąsiada. Zdecydowanie uderza kijem raz za razem, robiąc sporo hałasu. W jej postawie i spojrzeniu widać złość, ale i odrobinę zawziętości. A wszystko to przez głośną muzykę sąsiada. Because we cleaned off your sidewalk, So you mad because we cleaned off your sidewalk? Don't trespass that line. I don't need any help. I could. We're helping you. We're like, you mad because we cleaned off your sidewalk? Mess around with this one. You don't have to go. Mężczyźni chcieli pomóc kobiecie, odśnieżając chodnik. Lecz ona nie chciała takowej pomocy i z powrotem go zasypywała. She gonna put the snow back on the sidewalk, y'all. Alright, we won't do your sidewalk no more. We thought we was helping you, but we ain't gotta do it. It's not even your sidewalk, it's public, it's public. Dwaj sąsiedzi, uzbrojeni w grabie, toczą ze sobą wojnę. Zamiast je usunąć, każdy z nich przesuwa liście w stronę posesji drugiego. Także na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze dajcie o tym znać na dole w komentarzu, dajcie o tym znać łapeczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję, zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata, wszystko macie na dole w opisie filmu, także sprawdzajcie, obserwujcie, lajkujcie. Piszcie również propozycje do następnych filmów, może ktoś ma jakiś fajny, ciekawy temat, na który chciałby, abym nagrał film. Wszystko będę sprawdzał, także my widzimy się w następnych filmach. Ja Was zapraszam jeszcze na poprzednie. Trzymajcie się, na razie. Piona.